sprawiedliwości. Temat sprawiedliwości jest oczywiście szeroki i można by o nim rozmawiać godzinami, natomiast jest coś z tą sprawiedliwością nie tak, jeżeli w taki sposób bardzo faworyzujący traktujemy jedną grupę osób, akurat właśnie właścicieli nieruchomości i poszkodowanych dekretem Bieruta, a nie zastanawiamy się nad krzywdami innych osób poszkodowanych przez władzę komunistyczną. Właśnie chociażby przykład mienia Zaburzańskiego jest taki najbardziej klasyczny i najczęściej podawany. I też tworzymy nowe krzywdy, bardzo aktualne, tak? Bo to jest jakby po jednej stronie mamy jakieś prawo majątkowe, potencjalne osoby, która gdzieś tam dziedziczyła, ale nie wypracowała go też własnymi siłami. Po drugiej stronie nie mamy najbardziej podstawowe prawo, jakim jest prawo do mieszkania tysięcy ludzi, tak? I my musimy zacząć to ważyć i też jednak mimo wszystko zacząć o tym rozmawiać w szerszym kontekście. Też myślę, że w kontekście polityki mieszkaniowej. To jest kolejny temat, który Warszawa bardzo zaniedbała, a który mógłby wspomóc ten proces w tym sensie. To jest taka trochę chińska szkatułka. Otwieramy jedno wieczko, okazuje się, że pod spodem jest kolejne. Otwieramy kolejne i tak bez końca. Ja myślę, że kompromis jest możliwy. Oczywiście to nie będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni, bo jakby radykałowie po jednej stronie by chcieli w zasadzie nie oddawać, nie za to już uczyniać w żaden sposób. Oczywiście chcieliby dostać 100%, a być może jeszcze odszkodowanie. Tak, dokładnie. Też jest na przykład problemem to, że teraz przecież to odszkodowania są liczone według cen dzisiejszych, co chyba też się wydaje, że według zasad sprawiedliwości nie jest to takie oczywiste, że tracimy goły grunt z gruzem, który miał określoną cenę w tych latach 40., 50., a zwracamy grunt, który jest na ten moment warty miliony. Więc ale to przepraszam, znów, no ten spadkobierca mógłby powiedzieć, ale to nie moja wina, że mi wtedy zabrali, to nie moja wina, że mi oddają dopiero teraz. To prawda i jest ta w ogóle fikcja prawna cofania historii, tak? Że w momencie, kiedy unieważniamy tę decyzję, to jest taka fikcja, jakby ten spadkobierca od zawsze był właścicielem i to oczywiście jest kolejny czynnik, który strasznie komplikuje sytuację też lokatorów i relacje już między lokatorami a miastem. Natomiast też nie zapominajmy o tym, że ten dekret Bieruta, chociaż on też objął znacznie szerszy teren niż było potrzeba, tak? Bo objął też chociażby prawy brzeg Wisły, gdzie przecież też nie było tych budynków zburzonych, ale on miał też na celu odbudowę Warszawy. To nie był taki typowy dekret wywłaszczeniowy, tak, że zabieramy, żeby mieć. Po pierwsze był to dekret, który miał na celu odbudowę Warszawy, po drugie był to dekret, który ustanawiał sensowne prawa na rzecz właścicieli, które oczywiście nie były przestrzegane, więc raczej problem nie jest dekret, a wykonanie dekretu, jeżeli już. No, ja jestem osobiście zdania, że po prostu cofanie historii 70 lat później i też w sytuacji, kiedy całe społeczeństwo bardzo ucierpiało w wyniku wojny. Dużo było tam takich zewnętrznych aspektów zupełnie historycznych. To nie jest jakby klasyczny model sprawiedliwości, tak? No, do tego, co jest sprawiedliwością, co nie jest sprawiedliwością, jak dochodzić do sprawiedliwości, no, chociażby na przykładzie działań Komisji Weryfikacyjnej. Do tego tematu na antenie Polskiego Radia 24 na pewno będziemy powracać. Pani Karolina Rybska, ekspert do spraw reprywatyzacji, prawnik Miasto jest nasze oraz Komitet Obrony Praw Lokatorów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Reklama. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Jako tak zapytam, czy wie pan, co w organizmie poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Idealne lato. Wypad na weekend crossoverami Renault. Albo gorący tydzień na wybrzeżu z Renault Megane. A może po prostu ja, Renault Clio i miasto nocą? A ty jak wykorzystasz zaoszczędzone 10%? Nie przegap okazji sezonu. Już dziś odkryj najnowsze modele Renault i skorzystaj z jedynego takiego na rynku kredytu 3x30. Zyskaj aż 10% ceny samochodu. Bez wątpienia takie lato tylko z nowym Renault. Szczegóły w salonach. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Kto ostatni do gabinetu?
Ja tylko na chwilę. Po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba. Tak, państwa zachowuje Żyd. Muzyka niemelodyjna. Po czym poznać? Krzyk, brzask, rozkaz. A że ty goj, a że ty gojka. Dobrze, że ja jeszcze pochodzę z Anglo-Ameryki, Białystok, że tam Żyda nie masz, to jakoś tak mnie ten temat nigdy nie interesował, nie interesuje, ale to co słyszę, że Janek Witek mówił, żeby nie dać Żydowi mieszkania, nawet gdyby miał umrzeć. No i tak się stało, że umarł na zawał serca Jan Maciej Witek. No i teraz tak, ta Marzanna Witek, nie wiadomo czy ona będzie chciała ten spadek wziąć, bo to są zaległości, do 40 tysięcy dochodzi zaległości. Sąd nie spieszy z odpowiedzią, no i takie kręcenia się odbywają na teren polskiej 15 w sądach, a nam się nie opłaca teraz już o ten spadek. Dlaczego? Dlatego, że my mamy inne plany. Dlatego, że to trzeba tylko będzie nadpłacić nam do mieszkania, dopłacić do mieszkania i nic na razie nie wiadomo, a w ciemno. I oni tak robią, proszę państwa, tak robią w sądach czy w świecie kultury. Anita mówi, broń Boże, bardzo źle jest, nie dawać im galerii, nie dawać im sztuki, bo oni we władaniu są sztuki, galerii, różnych opcji artystycznych, dlatego ludzie nie chcą chodzić tam. No jak jest taka piosenka, a nie ma melodii, no Janek Witek powiedział wprost, żeby nie dopuścić do tego, nie dać Żydowi mieszkania, nie dać Żydowi mieszkania, po moim trupie, Janek Witek mówi, po moim trupie, a wolę, ja mówię, no co wolę, jak umrzesz, to przecież coś tam zrobią po twojej śmierci. No on tak sobie żartował, ale naprawdę umarł, proszę państwa. Także poznać ich po muzyce, która nie ma melodii. No, a po czym poznać tych? Takiego dziada katolickiego, po czym poznać? Że nam msze da, na tacę da, ale nie jest sumienny, nie jest uczciwy. Na przykład ten Roger mówi, że on będzie świadkiem, że to, bo tu przychodził do nas z Bernadetą i tak dalej. On mówi, że on się boi, że jest niepełnosprawny, no ma odchyłki. Janek Witek mówił, nie męczyć go, bo on może być agresywny, on się męczy, potem chce spać. Ja mówię, no tak, ale widzisz, każdy katolik, jeżeli on za Janka Witkę mszę, opłacił mszę, Janka Witka msza pośmiertna, no to przecież od nas, od świętych, od mormonów, od prawosławnych, od tych świadków Jehowy nikt by nie dał na mszę za zmarłych, bo przecież ludzie czekają na zmartwychwstanie. Już zasłużył każdy na swoje życie, być może jeszcze sobie dopracuje w okresie milenium, jak będzie zmartwychwstanie, gdy będzie w ciele żył tutaj na ziemi, sobie zasłuży, albo ostatecznie nie i umrze śmiercią drugą. No ale jest nieuczciwy, bo ja mówię, i tak my już nie będziemy walczyć o ten spadek, wiesz, Roger, ale katolicy są nielojalni względem prawa i nie są sumienni, nie są uczciwi. A nie dziwota, że do pracy przyjmują na przykład świadków Jehowy, to już od dawna, no teraz jak jest linia mysia, to jak kij w mrowisko teraz, kij w żebracznicę, prawda? To nie, ale zawsze mówiło się, że do pracy przyjmę świadka Jehowy, ogłoszeniach, do pracy przyjmę świadków Jehowy, no może jakąś parę, czy świadka Jehowy. No, także, że są uczciwi, ambitni, a to... Na tacę da, no, do kościoła się musi przyznać, bo jak ona będzie przypięta do muru, ale ona nie wie, co ona ma głosić. No jakiego Boga? No to Matka Boska. No, kto jest dla niej Bogiem? Wszystko to, w co wierzy sąsiadka. No, psychologia tłumu paranormalnego, złego.